Serdecznie. Halo. Halo. Tu jest tablica. To jest ta tablica drewniana. Jest ona magnetyczna, także fajnie się będzie sprawdzać. Mamy też magnetyczne literki, które kiedyś już tam dawno temu kupiliśmy. Do tego wykorzystujemy stare zdjęcie od Kacpra, że on tam na nim jest. I będziemy się pytać, kto to jest. Where is that? Where is that? Kaspa. Pana Kaspa. Napisz Kacpy. Napisz Kacper. Brawo! Szaka! Ale jak widzicie tutaj jest odwrotność. To jest bardzo częsty błąd u dzieci, które bardzo wcześnie piszą, czy nawet pierwsze lata w szkole spędzają, więc trzeba to odwrócić. Zu! Ok? Tak? Tak ma być. Nie odwrotnie. I od razu ten błąd korygować należy. K. Przeczytamy. K. 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 A. S. I. I. Nochmal. K. K. A. I. I. Brawo. K. K. S. Pa. Brawo! Następny wyraz, który napiszemy, będzie całkiem inny. Teraz napiszemy słowo kacę, czyli kot. Mama, kacę. Kacę. Ka. Kacę. Napisz kot. Kacę. Brawo, Kaspi. Czeka. Ty. Tak ma. K. I G będę. K. C. Brawo. Teraz napiszemy tu słowo. Tu trzeba zauważyć, że różnica między L a I jest taka. To są przeważnie małe litery pisane. Więc początek zdania zawsze jest duży i ma litery pisane. Akurat to są te inne literki, łatwo idzie L od I rozróżnić. Was ist das? Co to jest? Proszę. Nie! Was ist das? Odwrotnie. Bal. Das ist Ball. Ball. Patrz. Odwrotnie. Andersrum. Ball. Ball. To jest piłka. Pił. Piłka. Pi. Piłka. Brawo. To jest bal. Bal. Czeka. No i Kacper napisał bal.
A co to jest za słowo? Co to jest za słowo? Was ist das? Lejże mal. Was ist das? Was steht da? Igel. Bravo. Schreib mal. Igel. Schreib mal. Teraz to już przesadzasz. Igel. 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 Brawo, czeka. Igel to jest jeż. Teraz, moi drodzy, zajmiemy się tym. Będziemy rozpakowywać. O, trzeba tego kubka poskładać. Patrzcie, co tu jest. Teraz trzeba tego szanownego hopka poskładać. Patrz, są takie rzeczy. I takie coś. Nie wiem do czego. To jest ten nasz hopek. Taki hopek fajny. Tu się wkłada do nóg. Dokładnie. Kacprysz obczaił obrazek. Chyba to tak jakoś idzie. A to idzie tu, nie? A coś się to nie chce. Aha, to się wkręca. No ja, patrz. Widzisz? A to... Właściwie nie wiem, po co to jest. To ta ręka. A się dowiemy. Wszystkiego. I moi drodzy... Kacper to wsadził do gęby. Moi drodzy, tu mamy taka instrukcja obsługi. I wsadza się ten cały szlajm, zdaje się, do głowy. I potem się kręci 180 stopni na górze. I jakoś to tak działa. Tu jest rysunek do tego. Tu się wsadza ten szlajm. Wsadza się to. Czyli nie może być z tym śmigłem. Najpierw czapeczkę trzeba wsadzić. Tak jak tu na rysunku. To musi iść chyba do rączki. Czyli tutaj. Jakoś to tak jest. Ale musimy to śmigło z tyłu odkręcić. Takie trochę zaawansowane więcej. Czyli tak. Aha. W dobrą stronę my to wsadzili. Czekaj, czekaj. Mi się wydaje, że to ta strona, zobacz. Wiesz? Ta strona idzie po kliku. Odwrotnie mi to wsadzili. Poczekaj, poczekaj. I są dwa pudełeczka tego szlajmu. Jest niebieski, jest różowy. Więc myślę, że tu pink odablał. Pink odablał. Pink, jak? Pink. Dobra, czyli różowy bierzemy i otwieramy. O, jest taka mazista, nawet nie jest takie maziste, patrzcie. To jest szlajm, ale to jest takie na zasadzie jakiej gumy. I to się tu do głowy wsadza, patrzcie. Najpierw to trzeba wsadzić tu. Wsadź to tam, Rain, Gaspi. Wsadź to do środka. Wszystko do środka ładnie wsadź. I producent mówi, żeby te śmigło o 180 stopni obrócić. Wsadzić i obrócić. Czekaj, czekaj, czekaj. Mama pomoże. Helfen? Ja? Dobra, to wsadzamy. Ale srań! Aj,
Tak ma rein. Rein. Rein, czyli do środka. Damy, patrzcie, tak się to sada. Teraz, moi drodzy, wsadzamy śmigło. Mama pomoże, bo to jest naprawdę ciężko. Ja powiem tak. Producent mówi, że to jest od... Ach, jejku, ale to ciężko idzie. Czemu tak ciężko idzie? Czekaj, czekaj. Producent mówi, że to jest od 3 lat plus. Jak to 4-latek miałby wkręcić, to ja nie wiem. Bo jakiś dandy-dandy. Kaczny. Leciało. O, teraz się dobrze wkręca. Tu naprawdę trzeba dobrze wsadzić. Ej no. O, patrz. Teraz kręć, Kaspi. Mocno, kręć. Kręć, drain. 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 Open, drain. Drain. No, kręć. Tu. Tu, Kaspi. Kręć. No. Szybko. No, kręć mocno. Czekaj. I teraz jakoś tymi rączkami. Spójrz. Stój, 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 stop. I trzeba tymi rączkami jakoś tutaj zrobić. Patrz. Przetestujemy? Nie wiem, która strona, to boję się. Czekaj, czekaj. Jakoś... Albo to się obraca. Czekaj, nie, nie, nie wyciągaj. Nie wiem, już nie wiem, co w tym chodzi. Ja nie wiem, o co w tym chodzi. Ludzie, wytłumaczcie mi to. Szkoła jazdy. Aha, góra w dół trzeba robić. Kręć, kręć, kręć. Trzeba tego więcej, żeby kręcić. Patrz. Czekaj. W ogóle nie pompuje. Aha, bo wiesz co? To nie jest wsadzone dobrze. Nie idzie balona zrobić. Spróbujemy jeszcze raz, kolejne podejście. Kacper już tu próbuje pompować, ale coś tu nie wychodzi. Nie wiem czemu. Poczekaj. Jak to teraz? Jak to teraz wyciągnąć? Ej. Ludzie, pomóżcie mi. Ja nie mogę. No i co teraz? Przecież ciągniesz. Patrz. To jest o tyle dobre, co się tu przyczepia. Nie ma problemu, ale nie wiem czemu ta dysza. Ta dysza się jakby zapchała. Tu jest okej. Okay. Czekaj, za chwilę jeszcze raz. Tu jest ta. Tu się wkłada, no dobra. Replay, Kaspi. Rein, nochmal. Nochmal rein. Rein, Kaspi. Czekaj, jeszcze raz. Wsadzimy. Mama pomoże, wiesz? Ej, nie rozkładaj tego.
A wiesz co? Nie jest to rozkładanie. Tu do środka trzeba wszystko zrobić. No i teraz Kaspi, daj tu. Gdzie ta część jest chyba zbędna, bo to jest inna do trzymania tego szlajmu. Daj. Tu, trzymać Ryan. Kaspi. Patrz. Czekaj, muszę ci zaś pomóc. To są jakieś felery, no nie? Fajna zabawka, ale żeby... Kaspi, Drain. Drain, daj. Drain. Kręć, kręć, kręć. O, no wiesz ty co, nie wyciągaj. Nie, 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 nie pompuj jeszcze. A skoro się nie może dotrzymać, to balon wypuści. Teraz patrz. Teraz spróbujemy. Wszystko tego. Ja nie mogę. A nie pompuj. Ej, no to jeszcze balona życie nie zrobię, albo za dużo my tego dali. Czekaj, czekaj, zrobimy, podzielimy to na chwilę. Wiem, jaki może być błąd. Mi się wydaje, że trochę za dużo my tego dali i mamy problem teraz. Houston! Mamy problem. Patrz. Spróbujemy mniejszą ilość dać. Patrz, podzielimy to. Dobra? Mamy tyle. Nie, to nie to do środka. No weź. Czekaj! Kacper już zrobił. Kacper załatwił sprawę, zrobił balona. Nie, tu się nie wkłada. Ej. My to dobrze robimy. Czekaj, czekaj. Tu. A. To idzie tu. To idzie tu. Wkładamy jeszcze raz. No ludzie święci. Co za zabawka. Ej. Fajne to jest, ale... Kaspi, pompuj. Pompuj rączkami. Pompuj. No pompuj. Patrzcie. Ej, no. Ja nie wiem, jak to producent kula robi. Mamy coś nie halo chyba. Patrz. Nie wiem czemu, a ta dysza się zatyka i tu nie chce pompować. No patrzcie, ej. Jeszcze raz, nochmal? Nochmal? Dobra. Podejście numer enty. Zobaczymy. Wkładamy tu. Wszystko do środka. Ładaj tu. Włożymy znowu wszystko. Może dorada. I teraz tak. I trzeba to wsadzić. Bo mi za dużo odkręcili. I teraz pompuj. Pompuj. Czekaj, nie, nie, nie kręć, nie kręć, nie, nie kręć. Stop. Nie kręć, bo to wyłazi. Jeszcze raz. Kasper załatwił balona.
A może dobrze myślisz? Może coś to jest? Tylko nie wiem do czego właściwie. Spróbujemy teraz znowu. A jak to ma balona zrobić? Balon! Nie, to są jakieś jaja. Ja już nie wiem. Powiem tak, wiśnionego balona to nie robi. Jakoś... Widzicie, no, takie coś mu zostaje. Próbowałam chyba 5 razy. Tu się ta dysza zapycha ciągle, no nie wiem. Po prostu jestem... Albo jestem za głupia do tego, albo ta zabawka jest jakaś taka, no... Liczyłam na wielkie wow, ale powiem wam... No, dobre... Dobra reklama. Nie wiem, w jaki sposób oni tego balona tu robią. Chyba, że jeszcze jest jakaś czarodziejska funkcja tu, o której nie wiem. Kolejne podejście. Coś się dzieje, ale nie wiem, z której strony. Kaspi. Chciałam ci fajną zabawkę kupić, a tu jest kicha. Kicha totalna. Totalna kicha. Nie wiem, jak to ma, w jaki sposób to ma działać. Dalej tego nie rozumiem. To jest chyba ten behelta do trzymania tego slime'u tu. Kacper próbuje po swojemu, widzę. Idzie coś z tego. Pokaż. Idzie coś z tego. A my się kupimy guma balonowa i tam wsadzimy. No nie udało się, nie? Chodź, porobimy coś innego. Jak widzieliście... Daj mi na chwilę. Jak widzieliście, no... Takie coś. Szało nie robi. A miało być... Miało być to. Ciekawe, nie? Szkoda. Ale co jest plus, no... Kacper ćwiczy swoją koordynację. Może coś wyjdzie, no iść dróg, nie? Ta siła ćwiczy swoja. Chodź, schowiemy to, idziemy rzutki porobić, co? Rzucać. Werfen. Ja? Dobra, idziemy stąd. Kolejna rzecz, którą mamy, to są te rzutki. Weź. Cieszysz się? Ja? Czy? No weź sobie. Weź, odepnij je. Wszystkie trzeba odpiąć. Up. Nie abmachem, czyli odpiąć. I teraz myślisz, to się do drugiego, jedno do drugiego nie przyklei. O, patrz, jakimi kulkami będziemy i takimi lotkami będziemy rzucać. Kaspi, musisz rzucić. Werfen. Da, werfen. No rzuć, patrz. Mama rzuci. O! Pudło! Mama! Ona kaspi. Rzucaj! Ja! Rzuciłeś! Helfen? Chodź. Chodź tu, ustaw się przy mnie. Ale musisz to opuścić. Raz, dwa, trzy i rzuć. No! Patrz, ale musisz to puścić, patrz. Pudło. Jaja. Będziemy ćwiczyć, nie? Kaspi, mama. Zobaczymy, że mama ma cela. Ło! Gdzie to poleciało? Pytaj to. Pytaj. No i Kaspi, rzuć. Werfen. Ja. 90 punktów. Na pewno.
na dwie stanie. I taki to dzień z nami, zabawami, nie? Kaspi szczęśliwy, jesteśmy u niego w pokoju. Także jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, łapki w górę. Do zobaczenia, cześć!